czy trzeba było podejść ulicą franciszkańską do góry. Lwów jest na pagórkach i co chwilę się idzie albo do góry, albo w dół. I na górze, po prawej stronie było kino Pax, gdzie wyświetlali filmy, ale nieme. To było kino należące do kościoła chyba świętego Andrzeja, który niedaleko był. Do dzisiaj chyba to kino jest, ale wtedy było nieme. I grała jakaś grubawa paniusia na pianinie w czasie, bo myśmy chodzili do tego kina, tam kowbojskie filmy grali i tak. No i potem za kinem już była ulica Kurkowa. W dół, w lewo się schodziło do szkoły Staszica, Stanisława Staszica. I pamiętam, że strasznie przeżyłem pierwszy dzień w szkole, bo tak, nikt mi nie powiedział, że co zrobić, jak się chce sikać w szkole. I wytrzymałem pełne ileś tam godzin, pierwszy dzień w szkole, więc najpierw zaczynało się modlitwą, śpiewem, kiedy ranny wstają zorze, i kończyło się też modlitwą czy śpiewem, kiedy wszystkie nasze dzienne sprawy może. I w czasie tego śpiewu pod koniec ja się zesikałem po prostu. Także nie zapomnę nigdy, bo wychodziłem ze szkoły i pełno dzieci, matki przyszły, siostry, bracia. No i jeden chłopczyk kazał przy wszystkim: mamusiu, ten chłopczyk zesikał się w majtki. Na mnie pokazał, wszystkie dzieci tam. Ja biedny do mojej mamy uciekłem do domu. No ale, no i teraz jest ciekawa sprawa. Ta cała dzieciarnia się biła często, w zimie śnieżkami, w lecie kasztanami i kamieniami niestety. I było tak, że Żydzi i katolicy się bili między sobą. I raz ta banda była Żydami i tamta nas atakowała, bić Żyda wołała. A innym razem myśmy zaczęli wołać, bić Żyda na nich. I wszędzie byli i tu Żydzi, i tu Żydzi. I tu byli Niemcy, i tu byli Niemcy. I tu byli Rumuni, bo dużo Rumunów było, i tu byli. Więc nikt, nie było podziałów widocznych, bo wszyscy byli, trudno było odróżnić Włocha od Żyda czy od Rumuna, bo rasowo jak coś bliscy byli. I to było śmieszne, że raz moja banda była katolikami, a innego dnia bić Żyda, na nas wołali bić Żyda, myśmy uciekali albo broniliśmy się i przyganialiśmy katolików. I na zmianę. Także to nie było oprócz 1 kwietnia. 1 kwietnia jakieś środowiska studenckie, czy może ruskie, czy jakieś faszyzujące, robiły pogrom Żydów. Prawie co roku. Ja nie pamiętam tego, bo nie byłem za mały, ale potem czytałem, że 1 kwietnia zawsze były próby pogromu, rozbijali sklepy żydowskie i tak dalej. No i były te historie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, że Żydów chcieli zrobić getto ławkowe i tak dalej. To potem czytałem i byłem za mały, żeby to wiedzieć.